Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Czechu i witam was oczywiście w kolejnym odcinku z gry. Dobra, koniec żartów, będę grał w grę, no. W grę Tomb Raider się widzimy. Moi drodzy, my kontynuujemy sobie historię Lary Croft. No i tyle właściwie, nic więcej do powiedzenia nie mam. Jest jak jest, fajna giereczka nawet. Problem jest taki, że tu jest dużo strzelania i celowania, a ja mam myszkę złą, zepsutą. Kurwa, ja mam wszystko popsute. Myszka zepsuta, słuchawki zepsute, klawa nie działa, kurwa ty. Co teraz? Skok? Nie rozumiem, ty. No właśnie mówiłem, że to jest ta... W poprzednim odcinku mówiłem, że tu jest ta taka ściana wspinaczkowa, ale po co? A, dobra, tutaj musimy wejść, okej. A moi drodzy, jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to możecie wejść. To również, jeżeli nie zostawiliście tutaj lajka, no to możesz zostawić lajka, żeby, jeżeli podoba ci się seria, oczywiście. Plus, słuchajcie, mam nadzieję, że jeszcze raz wam to powiem. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, słuchajcie, ale. W którym to był przycisk? Kamerka. Wiem, że jest ciemna, ale. Taka kamerka nada klimatu, ja nigdy właściwie w każdej grze zawsze oświecone i ledwo co, słuchajcie, widziałem co się działo na ekranie. Zważywszy, że to jest, no umówmy się, taka bardzo klimatyczna giereczka. Nie jest to żaden horror, że się mogę zesrać. Tylko jest, znaczy no, mogę się akurat tu, kilka razy już się wystraszyłem. Natomiast grobowiec w pobliżu? Nie chcę nigdy takiej informacji więcej, poproszę. Tak, ale no na pewno będzie bardziej klimatyczne, jeżeli będę, słuchajcie, grał sobie tak, jak wiecie. Po ciemku. Na pewno będzie to bardziej klimatyczne dla mnie. Jesteśmy w grobowcu, to już brzmi źle, ale jest bardzo cicho, to też brzmi źle. Zobaczymy, tu pewnie będzie w kurwę wilków. Ja bym pochodnie. Oj, oj, tak. Unik. Ja pierdolę. Widzowie. Ja będę krzyczał. Wszystkich po obudze, kurwa. Ktoś mi wyskoczy, to przecież się zesram. Ale mnie w klatce piersiowej boli. Ja to nie jestem naprawdę. Takie gry to nie są, słuchajcie, gry na moje nerwy. Ja po prostu nie nadaję się do takich gier i grania, bo to ja naprawdę chciałbym poczuć ten klimacik fajny właśnie. Bo to jest fajny klimacik, tylko problem jest naprawdę taki, że mi serce, słuchajcie, naprawdę mi serce kurwa wysiada, nie, bez kitu. Serce mi kurwa sitting, jak ja gram w takie gry bez kitu. Czy ja muszę nacisnąć obozowisko, żeby ono się jakby odblokowało? Nie wiem, ale wolę je nacisnąć. Mówię wam, serce jest kurwa, serce is gone wtedy. Nie ma co odpalać pochodni. Pozłacane figury. Służba słonecznej królowej. Okej, okay, odepchnąć. No nie wiem, no odepchniby. Kurwa, ja powinienem chyba. A nie, dobra. Chyba git jeden. Można się tu było dostać jakimś innym sposobem? Możliwe. Natomiast my wybraliśmy ten. I chyba jednak źle zrobiłem. Tak mi się coś wydaje. Na dół mam iść po coś. Próbujemy tak, skoczyć stąd tu. A nie, dobra, zajebiście. A możemy je podpalić. Tylko co wtedy, jak je podpalimy? Zwiększy nam się jakby. Będzie lżejsze, prawda? Tak mi się wydaje. Że ma to jakiś sens. Czy my mamy jakąś możliwość odpalenia od czegoś oprócz... Chyba nie do końca. Może robimy tak i fastem biegniemy. Dobra, zajebiście, jestem takim drzewem. Odpalamy. I co teraz? Okej, rozumiem chyba. Skakuję z powrotem tutaj. Podpalam te zwłoki, bo to są chyba zwłoki.
Pewnie już stare, zmumifikowane. Pójdziemy dzięki temu do góry, prawda? Tak, i skaczymy tam. No nie taki był plan. Chyba, że jeszcze raz muszę powtórzyć manewr. Albo tak i po prostu skoczymy tu i znowu do góry. I co teraz w sumie? Teraz nadal do góry? Nie. No tu byliśmy już. No tam musimy się udać, tylko jakby to... Jakieś pomysły widzowie? Bo ja nie mam. To był mój jedyny pomysł. Ale chujowy. Aś, to jest ściana wspinaczkowa. Dobra, mogłem fastem, mogłem wcześniej użyć tego, okej. I skaczemy i E. Tyk. Elegancko. Okej. Możemy zapalić w sumie... Oła, ty, ręka mi ścierpła. Możemy zapalić w sumie... Wiecie, pochodnie, żeby lepiej widzieć. Mamy tu jakąś nową rzecz. To jest dopiero kurwa skarb, w sensie. Co zebraliśmy? Mundrala. Punkty umiejętności zebraliśmy. Wioska w górę znajdziesz na mapę replikantów. Zobacz ich położenie na mapie taby. Co? Oddal? Czemu to nie można scrollem kurwa oddalać? Przybliż. Nie, zamknij. Kurde. Ta mapa jest strasznie, słuchajcie, kijowa. No tu chcemy iść. Możemy takie zaznaczyć? To historia... Tam wodospady jest. To historia z życia wzięto. O, zaczyna się tak. Dalej nie wiem. Wiecie co napisali? Czy musisz suba zostawić, bo inaczej kwaśno jest. Tak jest napisane, to nie moja wina. Dobra, możemy ulepszyć tu broń, ale nie, umiejętność zrobić. A broń też możemy w sumie chyba ulepszyć. Umiejętność, co to jest za umiejętność, poka? Efekt korzystania z toreb, większa ilość amunicji, większy czas na wycelowanie zabójczego strzału. Co? Upiony umysł daje ci więcej czasu na wycelowanie zabójczego strzału z łuku. Nie, ja bym może bystry wzrok. Zyskiwanie strzał uses, ja bym dał bystry wzrok. Bo tutaj jest tyle nawalone tych kurwa strzałów, że umu... A, bo ja się mogę teleportować stąd. Znaczy szybką podróż zrobić. Jeszcze broń ulepszymy. Wydaje mi się, że spluwę ulepszamy, nie? Dłuższy magazynek, ja bym to, stabilizator serii. To walimy, żeby tak serię walić. Pod którym będę miał? Naciśnij kółko. Okej. Spoko. I teraz szybka podróż. No nie, szybka podróż. Szybka podróż. Halo? Szybka podróż. No nie mogę chyba. Ale mnie nosi kurwa, jak już widzę siebie. I nie mogę coś się teleportować. A tu że jest co? Że jest mapa skarbów jakaś. Gdzie ja mogę się teleportować? Mogę tu? Mogę? Mogę? Nie mogę. A czemu nie mogę się teleportować? Czy jestem debilem? Nie no, wygląda na to, że mam tylko umiejętności i sprzęt. Czyli... czyli musimy wrócić. A to, że musimy wrócić, oznacza, że wracając pewnie będziemy mieli różne ciekawe kurwa ciekawostki.
i ciekawa akcja przed nami, więc no wybornie się cieszę, szczególnie że jest tam ciemno jak w trzy dupy i nic nie widać. Ty chodzi o to, ale jak mi pierdolnie serducho, przysięgam. Ja mam takie bicie serca w takich momentach. Jest tak mi boli klatka piersiowa. Nienawidzę się. Mapa zaktualizowała. U. To nad nami jest chyba, tak? O, a nie, to wiatr. Dobra, zajebiście ty. No niespodzianki. Oj, nie tu. Weź na szczyt wodospadów. A i słowa lecą tu jak wodospady. Okej, okay, znowu jaskinie. Kurwa, znowu jaskinie. Nie wytrzymię. Jeszcze raz do tej jaskini. A mi się tak niedobrze robi. Wymiotować mi się chce i wszystko. Śmieszne jest to, że w prawdziwym życiu bym się mniej ubał niż w grze komputerowej. Nie no, ale to jest tak fajne, tylko... No nie, no proszę, kurwa, nie... Bo w prawdziwym życiu wiedziałbym, że nic mi się raczej nie stanie. Nie no, rozszarpane na pół... A to wilki tu są, kurwa! Oddalam to w pizdu! Ty, coś źle idę, bo... A ja nie tu mam iść! Nie, poczekaj, co? Nie, chyba nie tu w ogóle idę. To ja odpierdalam. Nie, no to jest nogę kogoś. Szczegóły tej gierki są wyśmienite, to prawda, ale... Ale wiesz co, pierdolę. Wiadamy stąd. No idź szybciej, Lara, proszę cię. Na litość. Nie tu poszliśmy, nie tu widzowie. Gdzieś indziej. Gdzie? A, tędy. Cyk. Oj, cyk. Elegancko. Jak to się nazywa? Kołczan? Kołczan Michael? Nie wiem. Kołczan? Może jakiś ten. Wiem, to jest Oscar, ale... Bo to wiem z tego, ale to... Z The Longing. No. Oj, oj, oj. Ale to chyba nie jest Oscar. Oscar to jest inne narzędzie. No, wchodźcie. O kurwa. Ajajaj, bobki. Kurczak. O kur... Ty! A ja nie wiem, czemu tak się dzieje, to chyba przypadkiem scrolla naciskam. I nagle tak się robi. Że mi wystrzeliwuje. Ale to zawsze wygląda tak zajebiście. Zawsze wygląda, jakbym to zrobił specjalnie i totalnie z tym koksem największym. Jest dużo rzeczy, które możesz nie trafić naciskając, albo nie nacisnąć na czas. To jest taka dziwna gierka, jak ona się... przygodowe gierki. Ja nigdy nie za bardzo w przygodowe gierki... A to jest taka definicja chyba przygodówki, co? Tak mi się wydaje, że jeżeli istnieje... O kurwa! Że wydaje mi się, że jeżeli istnieje... Że istnieje definicja przygodówki, to wydaje mi się, że Lara Croft to jest właśnie definicja przygodówki. Podaj hasło, podaj hasło. Ptaki.
terminal radiowy. Będzie wyglądał jak stara centrala telefoniczna. Dobra, dam znać, kiedy go znajdę. Coś tam było napisane. Zmiana broni. Kurwa. Haha, jest ranna? O ty kurwo jebana. Zmieniłem tryb. Dobra, spierdalamy stąd, widzę. A nie mamy gdzie spierdalać. A tu... Kumasz, że ja muszę nacisnąć scroll i on mi wtedy strzela serią? Jakie to jest zjebane swoją drogą. Dobra, sam se płoń. Kumasz, że ja naciskam scroll i ona wali serią. Nie, że ja zmieniam serię na scrolla. Ale dziwne. Dobra. Nara, frajerzy. Ciężka ta gra. Jakoś tak... Znaczy może ciężka. Nie wiem. Dziwnie. Dziwnie się strzela. A powiem ci, ja mam dobre. A jak ta postać mówi, to na pewno jest złe. Faktycznie. Czemu my przy tych ogniskach tą kamerę odpalamy? Mówię ci, Reyes, to jakaś mechaniczna usterka, a nie elektryczna. Teraz, Alex. Wygląda na to, że to może być jednak problem z elektryką. Poważnie? Hej. Hej. Kim jest ta mała lisiczka, co? Urocza, prawda? No, bardzo urocza. To Alicja. Alicja, tak. Moja córka. Ma 14 lat. I już jest mądrzejsza od ciebie. To musi mieć chyba po swoim ojcu. Nie zwracaj na niego uwagi. No i... Okej, zajmę się tym. Coś z elektryką. Po ojcu. Tak. Byłem ci raz nad jeziorem. Łowiłem przy księżycu. Ej, Grim. Trzeba pozamykać włazy. Tak, tak, już idę. No to... Więc siedzę nad tym jeziorem. Idealnie pasuje głos. Nie płynie. Wynurza się z wody. Niewiele myśląc, dałem z dynki. Wiesz, działa w 9 przypadkach na 10. Potem cały tydzień dochodziłem do siebie. I od tamtej pory nie tknąłem ani kropli. Do zobaczenia przy kolacji, Sam. Ale nie powiedzcie mi, że nie jest idealnie dobrany. Dobrze, możemy kręcić? Awesome. Dziękuję. Doktor James Whitman, scena 15, ujęcie 3, akcja. No dobrze, teraz ją złap i rozetnij jej brzuch. O tak. Tak, musisz. Chryste, panie, cięcie, cięcie, cięcie! On ma zamiar wrócić? Pójdę po niego. Słynny archeolog, odkrywca. Rzadki gatunek ryby. Nie jestem od krojenia rzadkich gatunków ryb. Doktorze Jamesie Whitman. Jestem archeologiem odkrywcą. Tylko ryba. Nie będę kroił żadnych ryb. Poradzi pan sobie. Nie będę kroił ryb. Cholerne reality show telewizyjne. Miałem zapoznawać ludzi z kulturą, a nie nowymi przepisami na obiad. Bez urazy, Johna. Widzowie pragną treści, doktorze Whitman. Wie pan o tym. Póki nie znajdziemy zaginionego królestwa, potrzebujemy filmu. Może zaczniemy od początku, dobrze? W montażu zrobimy z pana Gordona Ramseya, zobaczy pan. Doktor James Whitman, scena 15, ujęcie 4, akcja. Okej, okay, złapią dobrze. Tak mi się przypomniało, że tego. A propos ryb. Studiowałam historię Yamatai tak długo, że mogłabym ją wyrecytować przez sen. Mówić i słuchać. Pamiętam, jak i analizować, co mówią. Ojca. Ciężko. Przybiegłaś do mnie w swojej piżamce w pingwiny, żeby. Ja bym trochę. Miałam 5 lat. To było moje pierwsze znalezisko. Ja bym trochę chciał znać fabuły. Masz świetny instynkt, dziewczyno. Musisz mu zaufać. Ojciec też tak powtarzał. Ojciec coś o tym wiedział. Możesz mi wierzyć. Byłby z ciebie bardzo dumny, Laro.
zbliżamy się do sztormu. Cóż, cokolwiek nas czeka, poradzimy sobie. No dobrze, Laro. Weź się w garść. Wszyscy na ciebie liczą. Dobra, mamy coś do umiejętności, nie? Sprzęcie raczej też nie, dobra. I rozumiem, drogę, którą obraliśmy, jest dobra. Chciałem powiedzieć, że przypomniało mi się, A, ludzie coś. Ja tu widziałem chyba kurczaka, czy co to było? No tu coś w ogóle jest. A, widzicie, jak przypadki można znaleźć rzeczy? Że tego, że co ja miałem, ciągle mówię połowy rzeczy i myślę, że każdy będzie wiedział, o co mi chodzi. No nie będą wiedzieć. Że przypomniało mi się, że wygrali. Pamiętajcie, żeby na pewno. Znalazła się w obiegu w Japonii, w połowie XIX. Żeby dobrze traktować, słuchajcie, zwierzęta, nawet jeżeli decydujesz się zabijać. Nie jestem fanem, ale kurwa, proszę cię, nie torturuj zwierzęcia, bo jak widzę, że ludzie trzymają w foliówkach te ryby i one tam se powoli umierają przez 7 godzin, szczególnie kurwa wędkarze. A wiem, o co chodzi, bo ja dużo bardzo wędkowałem. No to mi się, żygać mi się chce i tak jak zobaczyłem te ryby, to mi się przypomniało, że ostatnio wygrano. Dawaj szczura! Ginsz ma to! Kurwa! Zabity! O, nie udało się. O ty kurwa. Dobra, zastrzału nie będę miał. Że tego. Że... no tu są strzały, czemu nie mogę podnieść? Że ostatnio wygrano w ogóle tego, w sądzie, sprawę tego, że chłopy wkładały do foliówek właśnie ryby, żywe. I przegrali, zostali skazani do więzienia, dobrze tak. Pamiętajcie, że ta kurwa nie robisz, bo możecie iść do więzienia normalnie tego. Bo to jest ochrona praw zwierząt i tak dalej, więc no, prawnie możecie po prostu pójść normalnie do pierdla tego. A nie tylko mentalnie. Nic nie potrzebujesz. Ja potrzebuję wsparcia. Karabin zajebany maszynowy? Przeładuj chociaż czy coś w pewnym momencie. A go nie strzela, tak? Ale kurwa bez sensu swoją drogą. Przechodzi przez te strzały, którym się uniknie. Pod F się chyba bije ogólnie, nie? A pod Shift uniknie, o ile dobrze pamiętam. Oj. Plan dalszy? Chyba po osłonach idziemy, co? Pyk. Jak klikam Shift, to nie dostaję obrażeń, jeżeli dobrze rozumiem. Wow. Chyba się udało. Ale jaki alarm, Japońcy. O kurwa. Patrzcie serio. Dziwne strasznie. Jedna dziewczyna. Pochodzę. Rozjebani jesteście. Poczekaj, przeładuję. Kurde. Chciałem headshota sprzedać. Jeden bobek to... Ja mogę z tego... Nie mogę postrzelać. A szkoda. Uj. F. Dobra. Nie wiem ile ma mamo. 21 amunicji. Dobra. Elegancko, podnosimy rzeczy, biegniemy, śrub. Idę. Ten model celowania, strzelania jest dokładnie taki sam jak w tej grze, w której nie pamiętam teraz tytułu, ale co mówiłem wcześniej o tym na tanie. To jest taka przygotówka. Ty, teraz sobie to, słuchajcie, szczerze mówiąc uświadomiłem sobie to teraz. Ani razu chyba w życiu nie grałem w przygotówkę. Ani razu chyba w życiu nie grałem w przygodówkę. A przypomnę, że my nadal mamy dziurę w plecach. Kurwa.
Tak o, normalnie. Podążam teraz za ojcem Matiasem na dobre i złe. Zajebiście, że są dialogi. Na zawsze, przynajmniej dostałem najlepszą pracę. Nazywa mnie swoim pierwszym Solarii. Matias może i jest szalony, ale przy tym inteligentny i niebezpieczny. Dużo wie na temat wyspy. Sądzę, że jeśli kiedykolwiek mamy się stąd wydostać, on jest naszą jedyną szansą. Matias dba o nasze morale. Kontrolujemy broń i żywność. Wszystko, co Sztorm wyrzuci na brzeg, jest nasze. I to my decydujemy, co stanie się z nowymi rozbitkami. Każdy, kto się nam sprzeciwi, ginie. To my jesteśmy panami tego pieprzonego więzienia. Okej. Okay. Nie wiem, kim jest ten chłop. Co tu mogę zrobić? Wyważyć. A chcę to zrobić? Rurę wyważać? Co do tego pewny nie jestem. Ale jak jest taka możliwość, to zaklikłem. Łuk chcemy ogólnie. Dobra, jakieś części. Czy za szczura dostaniemy... O kurwa. To wybuchnie? Kabum? Kabum! Nie, scroll mi się psuje ogólnie. Kurwa, no znowu. Dlaczego jak gram w gry, to zawsze mi się scroll musi zepsuć? Jak mi się scroll zepsuje, to jak ja sobie poradzę? Będzie kwaśno. Giga. No kurde, zawsze F kliknę. Czemu to się świeci? Bez... A, bo mogę zapalić pochodnie. No możemy zapalić, zawsze możemy ją zgasić. Tylko, żeby używać pochodni, jednocześnie muszę używać spluwy. Nie mogę łuku. Bo łuk potrzebuje dwóch rąk. Ma to sens. O, mógł to spalić. Nie wiem po co, ale mogę. Zostanę jakiś, pewnie jakiś tego. Ta. Niewierząca, ta. Tak myślałem. O kurwa. Tu? Nie mogę się tu dostać. Chyba nie. Szkoda, że nie możemy szybciej biec, ale okej. Bo mnie nosi, ja nie potrafię tak wolno biec. Ja nie potrafię w ogóle wolne bieganie, chłopie. Szyba wygląda na słabą. Szyba wygląda na... Naciśnij... O, proszę. Myk. Mogę sobie od tego odpalić? Chyba nie. Która szyba? Ta szyba? Chyba nie o to chodziło. Ale co wygląda? Muszę użyć czegoś silniejszego. Użyć czegoś silniejszego, to znaczy? Combo? Nie. Instynkt przetrwania, no klikam przecież. Tam przeszliśmy. A widzicie, tam mamy się dostać. No nie zauważyłem. Szyba wygląda na słabo. Dobrze, rozumiem. No, no escape. O, ty! A my umieramy, co tu się dzieje? Z powrotem, już idę! Fuck! Holy shit! I co teraz? A, wiem co teraz! O kurde, jaki przemyślany plan, tylko skąd my wiemy co to właściwie było? Skąd ja mam to wiedzieć? Nie rzuciła żadnym tym, że to jakiś gaz jest czy coś. Gaz... Ta-da-da-da-da-da-da-da. Chyba nie trafiłem. I...
Ty, widzę cię tam. Ręce do góry, put your hands up. Put your hands in the air. O, tędy przyszliśmy, ale wysadziło nam tutaj wejście. A, to w sumie se spłoń. Idę jeszcze tego. Jak mamy tu jakieś wyzwanie, a widzę ten plakat, to trzeba by nie skorzystać. A nie mam już tych. Mogę od czegoś odpalić, na przykład od tego? Nie, chyba. No mi oczy bolą, jak za dużo gram. Cały. Jak się tak patrzy człowiek w ekran, to mnie zawsze tak oczy bolą. Nie wiem, czy to jest... To chyba przez moje okulary ogólnie. No, jakiś karabinek z II wojny światowej. Super, to bym spalił, ale nie widzę lamp żadnych, które mógłbym tam rzucić. Mam jakiś dziennik. Raport polowy z ekspedycji. Mimo iż z powodu II wojna światowa straciliśmy dwa statki z ładunkiem, ekspedycja zdołała dotrzeć na brzeg. Założyliśmy centrum łączności wysoko w górach i zaczęliśmy budować bazę na wybrzeżu. Pierwsze badania wykazują, że jest tu kilka potencjalnych miejsc pod wykopaliska. Wyspa jest o wiele większa niż początkowo zakładaliśmy i ma wielowiekową historię. Znalezienie źródła sztormów będzie wymagało czasu i żmudnej pracy, ale jeśli nasza misja się powiedzie, zapewnimy sobie zwycięstwo w tej wojnie. Okej, czyli oni tutaj pradawnej... Ciekawe, czy na końcu będzie jakaś bitwa z tym, z tą laską, co szukamy, nie? Z tym boginią. Sprytny plan, ale ja jestem sprytniejszy. Kurwa. Ty, ale was jest dużo. Dobrze, że to gra dla dzieci. Czy chyba ma PEGI 16, ale chodzi mi o to, że łatwa jak dla dzieci. Gdzie ty jesteś? Nie widzę. O, tam coś rzuca ktoś. Nie, kurde, nie widzę cię, gagatku. Zaraz ci pójdę napieprzyć do dupy. Ci się odechce rzucać we mnie granatów. Koktajli molotowa. No widzę, no wychyl się. Super. Jakieś go skrzynki, coś tego owego. Te instynkt przetrwania coś warto jest często walić. Jak w Wiedźminie, nie? Bez instynktu ciężko. Zobaczymy, co tu jest może. Niezły plan. Wszystko by ci się udało, gdyby nie wsipska Lara Croft. Na ty byś nie schodził 7 lat. No i znowu jest plakacik. To... Od czego? Od tej wyspy? Ja nie wiem, kto to jest, ojciec Matias. Dobra, idziemy. Wydaje mi się, że tędy nie ma jak wyjść. A, tu mogę coś... A, przeszukać tylko. Da się tak? A da się! Myślałem, że się nie da. A zawsze zajrzeliśmy na boku. Zawsze to jakieś zasoby w Kiermanie, no nie? Kurwa, i byśmy achievement zrobili cały, w sensie. Jakbym wszystkie popalił, tylko nie wiedziałem jak. Pewnie bym się musiał cofać. Kurde, jakie ładne liście. Wygląda jak reaktor jądrowy, kurwa, w tym Czarnobylu, albo ogólnie te stare reaktory. Alex, jesteś tam? Jestem. Terminal jest zniszczony. Cholera. Ja pierruper. O
ile nie spotkałaś po drodze jakiegoś fachowca, będziesz musiała się połączyć ręcznie przez terminal serwisowy. Okej, to chyba nic trudnego. W sumie tyle, że najpierw musisz go znaleźć. W takich starych wieżach montowali je wysoko. Bardzo wysoko. Zawsze bardzo wysoko. Kolejna wspinaczka. Świetnie. Dobra. Wydaje mi się, że to jest idealny moment na to, żeby zakończyć dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Słuchajcie, pamiętajcie, żeby zostawić lajka, jeżeli podobała się seria, komentarz. Suba, wpaść w link w opis. Zostałem sam. Wszyscy pozostali nie żyją. 82. Obserwowałem z klifów, jak ich nędzną łódką miotają fale i wiatr. Chmury wyglądały jak dłoń zawieszona nad wodą, próbująca złapać ich nieszczęsną łódź. Nikt nie przeżył gniewu burz. Patrzyłem bardzo uważnie. Sztorm rozpętał się nagle i w jednym miejscu. I równie nagle zniknął. A najciekawsze jest to, że nie wydawał się przypadkowy. Wyczułem emocje, coś świadomego. Nie wiem, co się dzieje na tej wyspie. Jeszcze nie. Jeśli jednak chcę stąd kiedyś uciec, muszę zrozumieć to zjawisko. Teraz zaczyna się moje prawdziwe zadanie. Instagram, Twitch, Twitter macie w opisie. Zobaczcie Rewinda. Z 3 tygodnie na niego poświęciłem. Miłego dnia. A zmieni nocy. Do zobaczenia. Widzimy się jutro. Cześć. Mam nadzieję, że podoba się seria i że nie jestem za ciemno i że nie jestem aż takim cringerem. Pa.